Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałbym w jednej sprawie zgodzić się z jednym z przedmówców, z panem posłem Meysztowiczem, że rzeczywiście pamięć świętej pamięci Tadeusza Mazowieckiego, premiera, pierwszego premiera Polski po odzyskaniu suwerenności powinna pozostać w naszych sercach. Ale problem, panie pośle, jest w tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce wszystko, co jest istotne i godne upamiętnienia w Polsce, nazywać imieniem Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci skądinąd zasłużonego polityka i byłego prezydenta Polski. Opinia publiczna musi jednak znać prawdę i musi wiedzieć o tym, że prawdziwym założycielem szkoły, pomysłodawcą, założycielem był premier Tadeusz Mazowiecki. On podpisał w maju 90 roku powstanie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Nie może być tak, że wobec opinii publicznej, wobec świadomości wszystkich ludzi, którzy pamiętają początki naszej odzyskanej niepodległości, pamiętają działalność i śledzą działalność szkoły, że pozostałoby wrażenie, że to Lech Kaczyński był twórcą tej szkoły, najbardziej zasłużonym dla niej politykiem. Tak nie można tego zostawiać i dlatego przypominamy poprzez poprawkę, kto tę szkołę wymyślił, kto ją założył, kto podpisał akt założycielski. I dlatego proszę Wysoką Izbę, aby świętej pamięci Tadeusz Mazowiecki został patronem tej szkoły, tak jak to zresztą wybrali studenci ostatniego rocznika. Dziękuję bardzo.